swing. Czyli udało nam się już zrobić doskonały backswing i teraz co powinniśmy zrobić, żeby uderzyć piłkę? Wielu z początkujących graczy robi to, czyli prawą ręką stara się uderzyć piłkę. Tutaj kij im się prostuje i żeby zdążyć, muszą stać. Tak naprawdę kluczowym ruchem, nazywanym tym magicznym ruchem, czyli jest przejście, płynne przejście z backswingu do downswingu. I to wykonujemy dolną częścią ciała, czyli powiedzmy od miednicy do mostka. Staramy się nie ruszać ramionami, nie kręcić jakoś specjalnie biodrami, natomiast z backswingu siadamy na lewą stronę. Ruch na lewo, środkową częścią, właściwie bardziej dolną częścią ciała, bez nadmiernego ruchu kolan, na lewo siadamy po to, żeby zainicjować downswing. To nam powoduje, że kij zamiast iść od zewnątrz do wewnątrz, będzie się tutaj nam ładnie składał, lagował od tyłu i powodował, że będziemy mogli uderzyć idealnie w piłkę. Także jeśli już jesteście w szczycie backswingu, pierwsze o czym myślicie, na lewo. Na lewo z wagą ciała, z całym ciężarem. Broń Boże, próbować robić coś rękami. Ręce powinny być pasywne. Spróbujcie tego i na pewno będzie Wam dużo lepiej. Mimo że na początku nie jest to takie proste, jak się wydaje, to ruch najpierw dołem tyle rzeczy Wam poprawi praktycznie od pierwszego razu, że będziecie zdziwieni.